Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał i witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Castlevania Rondo of Blood. I jest to dosłownie historyczny moment, ponieważ o ile nagrywałem takiego Crasha, Kangur Kakao, Spyro czy wiele innych z tego typu serii, tak nigdy nie było możliwości skonfrontowania mnie z serią Castlevania. I teraz wiele osób może mieć dosłownie znaki zapytania, że halo, halo, ale Pomidor, ty znasz Castlevania? To ty znasz Castlevania i nigdy nie nagrałeś? Otóż nie nagrywałem jej dlatego, że po pierwsze nie widziałem troszeczkę sensu, po drugie nie chciałem się zmuszać, czyli to jest równoznaczne z tym pierwszym. A po trzecie już kiedyś nagrywałem na innym kanale, nazywał się on Pomidorowy Gaming, który później przekształcił się w 2pomidory.pl. I seria została skasowana dlatego, że nagrywałem tam Symfonię Nocy i 5 lat temu to były bardzo gorące czasy, gdzie YouTube bardzo lubił przyczepiać się o prawa autorskie, dlatego że po prostu soundtrack. I przez to wykasowali mi jeden odcinek. Zresztą jakbyście się zapytali polskiego gamera 17, to on myślę, że wam to samo potwierdzi, bo on sam miał na swoim byłym kanale EX problemy również z nagrywaniem Castlevania. Dobra. Czas odpocząć sobie od jamrajów i od innych tego typu gierek i zabrać się za coś, co... No... Kto by się spodziewał, że za to się zabiorę. Ruszamy z koksem. Castlevania Requiem. A właśnie, zapomniałem wspomnieć, że to jest kolekcja Castlevania z kolekcji Castlevania Requiem, która tyle jest warta na PlayStation Store, tak więc jeżeli ktoś chce zakupić, to śmiało może kupić. Zobaczmy sobie w opcjach jedną rzecz. Więc tak, żebym mógł coś użyć, to muszę wcisnąć strzałkę do góry oraz atak, czyli kwadrat, okej. Skaczemy sobie X-em, item crash to jest trójkąt i w zasadzie tyle. To są jakby kontrolki, które są dla nas potrzebne. No i dobra. Myślę, że możemy zrobić sobie szybką synchronizację, tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I jest to kolekcja Castlevania Requiem z 2018 roku. Tak jak zresztą widzicie. I zaczynamy sobie z pierwszą grą, czyli Castlevania Rondo of Blood. No i mamy taki trochę śmieszny wallpaper wokół kwadracika. Ja teraz się zamknę, a was zapraszam do oglądania cutscenki, bo myślę, że warto. Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, dem Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. No i dobra. Wstęp mamy już za sobą, możemy wcisnąć start i teraz szybka po raz drugi synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, X. Jest to gra z 1986 roku, ponieważ
Pierwsza wersja tej gry nazywa się Castlevania Dracula X bodajże. I później na PC Engine wyszło Rondo of Blood, które jest o wiele łatwiejsze niż Dracula X, dlatego że Dracula X przez fanów jest uważana za jedną z trudniejszych Castlevanii i warto wspomnieć, że wyszła ona na SNESie. Co więcej mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć więcej to, że chwilowy wstęp mamy za sobą. Dowiedzieliśmy się tylko tyle z cutscenki, że Dracula zmartwychwstał i jest on władcą ciemności, no i przez to, że on zmartwychwstał, to może zostać tutaj zaraz zaimplementowane nieszczęście. Skasujemy sobie mój save, to jest moja druga próba nagrania, ten co teraz przed chwilą skasowałem, i zrobimy sobie nowy save. Nazwiemy go tak samo jak moja ta druga niedoszła próba nagrania tego let's playa, czyli po prostu pomidor z wykrzyknikiem, bo w końcu wiecie, pomidor! Co mogę więcej od siebie powiedzieć? Mogę więcej od siebie powiedzieć tylko to, że to jest moje trzecie podejście do nagrania tej serii i mam nadzieję, że teraz mi się uda nagrać tę serię. Zanim jednak wcisnę end, jedną rzecz musimy zrobić. No i jestem z powrotem. Po prostu musiałem dać przybliżenie na ekran z grą, dlatego że moim zdaniem to strasznie nieestetycznie wyglądało. I co? Mamy tutaj po boku jeszcze, żeby nie było, że film jest z czarnymi paskami, ponieważ ja się trochę brzydzę czarnych pasków w dzisiejszych czasach, zresztą myślę, że każdy tak ma. Dałem po prostu wallpaper z Castlevanii Rondo of Blood. Dobra, zaczynamy rozgrywkę. Myślę, że już bez zbędnego przedłużania. Możemy sobie ogarnąć... Jezu, nie to. Tak więc... No. Musiałem tutaj jedną rzecz ogarnąć, ponieważ przez chwilę mi się popierdziliły opcje. I teraz myślę, że bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy gierkę i dowiadujemy się dalej, o co chodzi z tą fabułą. Tak więc to była między innymi pierwsza cutscenka i zaczynamy Stage Zero, który za chwilę nam się wyświetli o nazwie Prolog. Jeżeli chodzi o fabułę, no to wcielamy się w postać Richtera Belmont, czyli właśnie tego oto osobnika, który jedzie konno, który ma za zadanie unicestwić Drakulę, który jest wiadomo usytuowany w zamku. I sam Drakula jest również odpowiedzialny za to, że tam porwał trzy dziewice oraz dziewczynę Richtera o imieniu Maria Renard. I naszym zadaniem jest po prostu uratowanie tych trzech dziewic oraz Marii Renard. I unicestwić wiadomo Drakulę. Tyle z całej fabuły. A dziewice te nazywają się Annette, Terra oraz Iris. Tak w gwoli ścisłości i Annette jest ostatnią dziewicą. Jakbyście się pytali. Na razie, jeżeli chodzi o komentowanie, idzie całkiem w płytkę. Dobra, jesteśmy już na miejscu, w tle mamy płonące miasto i ruszamy z koksem. Ciekawostka. O, mogliście już to usłyszeć. To jest pierwsza gra w ogóle, którą ogrywam na kanale, gdzie jak zdobywam jakiś item, to po prostu pad wydaje jakieś śmieszne dźwięki. Może będzie mi nawet łatwiej jakoś usytuować tą synchronizację. W ogóle muzyka, jaka tutaj leci w tle, jest też fantastyczna. Zresztą posłuchajcie sobie sami. Mam nadzieję, że tylko nie dostanę żadnych tych copyrightów i nie skasują mi filmiku, bo trochę byłaby słabo, nie powiem, że nie. Hmm.
A czemu ja w ogóle zginąłem? Co to w ogóle miało być? Aha, dobra, pewnie ten wiatr mnie w jakiś tam stopniu, no. Wiatr mnie pewnie popchnął, znając moje szczęście. Dobra, nawet nie ma już co się tutaj, wiecie, triggerować, nie ma co się tutaj jakby doszukiwać. Lećmy po prostu dalej z koksem. Więc na razie chwilowo tak wygląda nasz gameplay. Jak widzicie, tak jak to zresztą w opcjach było, kwadratem możemy atakować, X-em skakać, trójkątem takie specjalne ataki możemy robić, co mogliście przed chwilą zobaczyć. I to myślę, że to powinno nam starczyć, jeżeli chodzi o opcje. W ogóle nie rozumiem tej głupiej śmierci, co tu miała miejsce. Aha, itemy po jakimś czasie znikają, to też warto sobie wspomnieć. Dobra, zejdźmy sobie w dół. Aby zejść w dół, to po prostu wciskacie strzałkę w dół. I wtedy Richter jakby sam sobie schodzi. Nie róbcie czegoś takiego, że na przykład idziecie sobie w prawo i raptem myślicie, że postać sama z siebie zacznie w dół schodzić. Bo to tak nie działa. To tak nie działa w tej gierce. Tutaj swoją drogą jest fajne przejście, ale nim się na razie nie interesujemy. Dokładnie, nim się na razie nie interesujemy, kiedy indziej sobie tam pójdziemy. Teraz idziemy po prostu na wprost, ponieważ tutaj będziemy mieli konfrontację z nowym przeciwnikiem, jakim są po prostu kamienne golemy, no i przy okazji nietoperze, których nie lubię bardzo. Ale od tych nietoperzy może być jeszcze coś o wiele gorszego, uwierzcie mi. Aha, dla osób ciekawskich nie jestem żadnym wybitnie dobrym... Nie jestem żadnym wybitnie dobrym graczem w Castlevanie, więc jeżeli kogoś będą triggerować moje fejle, no to zaleca się nie oglądać tego let's playa. Jeżeli kogoś triggeruje coś takiego. Ja nie jestem dobry, nigdy nie byłem dobry w Castlevanie, po prostu lubię sobie w tej serii zagrać. Może nie jestem jakimś ogromnym fanem, ale jest parę gierek, które chcę ograć, jeżeli chodzi o Castlevanie na kanał. W głównej mierze moją ulubioną Symfonię Nocy, ponieważ jest to gierka, w którą się już kiedyś zagrywałem, o Jezus Maria, ile razy. I ewentualnie Cursed of Darkness, bodajże ona się tak nazywała na PlayStation 2. Od razu mówię, jedynki, dwójki, trójki, czwórki nie będę ogrywał, bo mnie te gry po prostu nie interesują. O, i mamy teraz soundtrack, który zwiastuje nam już walkę z bossem. Który sobie tam właśnie lata. Swoją drogą, bo już mamy malutki spoiler. Z kim będziemy walczyć. I ta muzyka właśnie będzie najczęściej nam zwiastowała, że będziemy zaraz z kimś walczyć. Miejcie to na uwadze. Bo się trochę zaplątałem, nie powiem, że nie. Dobra. Wiem, że i tak zginę, bo no nie ma szans, że ja z takim małym HP przeżyję całą walkę, no to musiałbym być jakimś ultra hardcorem, a znając życie to i tak zaraz popełnię takie banalne błędy, że to się zaraz właśnie między innymi skończy moją śmiercią. Chyba, że naprawdę przeżyję, to wtedy będę no ultra kozakiem, ale w to akurat wątpię. Nie jestem zbytnio dobry w Castlevanie, tym bardziej, że... No właśnie, tym bardziej, że w Rondo of Blood gram oficjalnie tak jakby pierwszy raz. Ale ja się nie boję wyzwań. Nawet jakbym miał tutaj klnąć co drugie słowo. Ja wiem, że mi się uda przejść Castlevanie. Wierzę po prostu w swoje umiejętności. A jeżeli kogoś to triggeruje, to tak jak już zresztą powiedziałem wcześniej, niech nie ogląda po prostu tej serii. Może powiem nawet jeszcze inaczej. Nie zaleca się dla ludzi o słabych nerwach oglądać tę serię. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Patrzcie, ile ja mam HP, ile on ma. Myślę, że to już jest raczej wygrane. To nawet jakby on mi teraz połowę HP zabrał, to nie ma szans już na wygraną. Smoczek po prostu w dupę dostał. Pewnie to jakiś krewny Spyro czy coś. Tak mi się wydaje. Albo wiecie, to jest taki wujek Staszek z serii Spyro, nie?
Taki, którego nikt nie lubi, ale wszyscy potrzebują w rodzinie. I tutaj byśmy normalnie trofkę dostali, ale jako, że już troszeczkę grałem na tym save'ie, no to wiadomo. No i ta taka czerwona kuleczka będzie zwiastowała o to, że udało nam się oczyścić stage, czyli nasz pierwszy poziom. Tutaj będzie oczywiście również tłumaczenie na język polski, bo będę starał się każdy stage tłumaczyć na język polski dla osób, które nie rozumieją. A topór sobie i tak wezmę, wydaje mi się, że to jest lepsza broń. No i to jest w ogóle przeciwnik, którego nienawidzę, nie? Te wrony są tak triggerujące, że to jest szok. Ale mam na nie taktykę, po prostu właśnie będę skakał i takie atakował. To jest najlepsza taktyka. Skubane na poprzedniej sesji, jak próbowałem to nagrać, to normalnie mi tyle, kurde, tyle krwi natraciłem przez nie, że to jest szok, nie? No i już od razu padła sobie. Ten typo też w ogóle był triggerujący za drugim razem, jak ja podchodziłem do nagrania tej sesji, ale wystarczy go po prostu atakować. W sumie wystarczy po prostu wyprzedzać każdy jego ruch. Sami zresztą widzicie. Normalnie przy drugim podejściu nagrywania tej sesji to ja tutaj miałem chyba z 3 razy game overa, więc no. A teraz sobie gramy po prostu na chillku, bez żadnego tutaj przejmowania się. I uwaga oczywiście na tych oto zombiaków, ponieważ są bardzo denerwujący. Przy okazji zabijając ich, to wiadomo, punkty dostajemy, więc no. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj niefortunnie zginąłem. A, już mamy game over. O kurczę, świetnie. Continue, oczywiście, że continue. Tak, to będzie bardzo częsty, jakby... Bardzo często będziecie widzieli tego game overa tutaj, więc musicie mieć... musicie brać poprawkę na to. Tak więc spotkamy się za niedługo, jak ja tam dojdę. No i dobra, co prawda z małym HP, ale jednak już jestem. Udało nam się przejść dalej. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. W ogóle wszystko się nagrywa? Zobaczmy na audio. Tak, wszystko się nagrywa, jest wszystko jak najbardziej w porządku. Tutaj chyba nawet za głośno w pewnym momencie powiedziałem, tak więc przepraszam, jeżeli kogoś mogłem przestraszyć. Dół, góra, dół, góra, dół, góra. I jedziemy z Koksem dalej. Z Castlevanią, Rondo of Blood. Tym razem musi się udać. Musi się udać, ponieważ nie ręczę za siebie.